tak? Dzień dobry, wolontariuszka z hospicjum. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Krysieńko. Dzień dobry. Jak tam u pani? No dzieje się, no nie ruszam się w ogóle. W ogóle się nie ruszam? Tak uroczej dziewczyny to ja dawno nie spotkałam. Moje wizyty to tak jest minimum, żeby to były dwie wizyty po dwie godziny w tygodniu. W jednym tygodniu dwie wizyty. Czasami jest tak, że chory już jest bardzo chory i na przykład z rodziną zrobimy przy podopiecznym wszystko, co powinniśmy zrobić. Przebierzemy, umyjemy, podamy leki, damy jeść, damy pić i ten podopieczny sobie leży, odpoczywa, a my siadamy przy stole w pokoju, rodzina robi herbatę i po prostu wtedy jest rozmowa o wszystkim. Czasami po prostu o śmiesznych rzeczach, ale to jest takie towarzyszenie, po prostu taka rozmowa i czasami potrzeba tej rozmowy i nie można przerwać i sobie wyjść po prostu. Przytoczę Państwu, bo to się bardzo często w literaturze spotyka, jeżeli będziecie Państwo gdzieś czytać, to spotkacie się z tym, że zespół hospicyjny jest wielodyscyplinarny, a więc złożony z wielu współpracujących specjalistów, ale również interdyscyplinarny, ponieważ pracując razem, my się bardzo dużo uczymy od siebie nawzajem. A pamięta Pani, jak długo do Pani już przychodzę? Nie bardzo. Nie bardzo. Mi się wydaje, że już koło 2-3 tygodni jestem. No mnie się też tak No wydaje. Coś takiego. Tak. I tak w tygodniu przychodzę 2 razy, tak. Czasami 3 razy, tak. Prawda? Tak. I zawsze sobie porozmawiamy. Tak. I co jeszcze robimy? Pani Krysiu, pamięta Pani? No muszę powiedzieć, że nie bardzo. Nie bardzo Pani pamięta. To zawsze buźkę myjemy. A no tak, takim no. Rozumiem. No. Demakijaż. Demakijaż tak. Robimy, jak przychodzę, tak. Prawda? Żeby buzia była ładna. Bo stwierdziłyśmy, że kobieta zawsze jest piękna. Tak? No tak twierdzimy. Jak ja zaczynałam? Zaczynałam, jak miałam 20 lat pracy w Domu Pomocy Społecznej jako opiekun, gdzie nadal pracuję na etacie, tak zawodowo i szkołę skończyłam w tym kierunku. Bardzo mi się podoba i tak później jeszcze bardziej chciałam wchodzić w świat ludzi chorych i właśnie hospicjum mi się spodobało i cieszę się, że się zaczęłam odnajdywać i bardzo, bardzo sympatycznie jest. Ciężko powiedzieć powód, jaki, dlaczego zdecydowałam się na ten kurs, ale no po prostu podczas mszy świętej, tak, podczas ogłoszeń parafialnych dowiedziałam się, że będzie organizowany taki kurs i po prostu wiedziałam, że muszę tu przyjść, że muszę spróbować jednak stać się tym wolontariuszem, przejść ten kurs, żeby jednak zrobić coś dobrego, żeby pomagać. Aha, od razu zapaliła się lampka. To jest coś dla Ciebie, musisz się tam zgłosić, bo to jest okazja właśnie, którą daje Ci los, tak? No dobrze, czekaj, ja sobie tutaj wezmę torbę i schowam ją od razu. Wiem, cieszę, było zainteresowanie tym wolontariatem. Taki punkt informacyjny powstał na wydziale, sporo ludzi i studentów i pracowników interesowało się, jakieś takie ulotki rozdawaliśmy. Kluczową osobą jest koordynator, to jest taka osoba, do której wolontariusz czy osoba, która chce być wolontariuszem się zgłasza. Wolontariusz no, odbywa taką rozmowę quasi kwalifikacyjną. Weryfikuje to na przykład, czy wolontariusz no, ma możliwości, żeby w te działania wolontaryjne się zaangażować. Pracownik zyskuje możliwość takiej realizacji siebie, która niekoniecznie musi być związana z jego pracą zawodową, ale pracodawca wtedy dostaje taką możliwość angażowania pracowników w takie działania, które powodują, że on jako instytucja jest inaczej postrzegany. Żeby tutaj być, to jest okazja bardzo częsta, tylko tak mi osobiście nie zawsze tak starcza czasu, żeby na wszystkie te skupienia, na wszystkie propozycje w drzewocinach przyjechać i skorzystać, ale bardzo, bardzo ważne miejsce wpisane właśnie w wolontariat nasz, drzewociny tutaj ośrodek. Świadomość swoich
zalet, ale i wad. Świadomość swoich możliwości, ale i ograniczeń, tak? Czyli ja się nie denerwuję, jak mi ktoś na przykład powie, że czegoś tam nie potrafię, że jestem w czymś beznadziejna, bo ja na przykład wiem, że jestem w tym beznadziejna. Wiem, że to jest moja wada, to jest moje ograniczenie, nad którym mogę pracować lub nie, ale ja to wiem i to jest, jakby na to się nie denerwuję, z tego sobie zdaję sprawę. Ale też wiem, jakie mam zalety i jestem czegoś pewna, tak? Że to mam, to czuję się lepiej, bo wiem, że no, to są jakieś moje zasoby, to są jakieś moje możliwości i tego jakby mi nikt nie zabierze. Wyraźnie brzmiało pytanie, czy wolontariusz ma być asertywny, czy uległy? Jak ja słucham tych wszystkich wypowiedzi i tego, jak ja sobie wyobrażam rolę wolontariusza, to powiedziałabym, że wolontariusz powinien być asertywnie uległy. A dlaczego? Zaraz wam powiem, o czym myślę. Dlatego, że nadmierna uległość czasami powoduje więcej szkody dla pacjenta niż dobra. Pozowałam do różnych filmów. Ale pani Krysiu, jak człowiek jest starszy i chory, to też jest ładny i piękny na swój sposób. To żeby człowiek przynajmniej mógł siąść na pupie normalnie. Kochanie, niedawno ty ręki nie podnosiłaś, a tutaj panie się tak zajęły, że jej siadamy. Przecież przedwczoraj byłaś na prywatce. Ano było. Co to była za prywatka? Tutaj było to wszystko na miejscu zaraz. W tamtym pokoju, ale mama siadła na wózeczek i uczestniczyła, rozmawiała. A jeszcze 2 miesiące temu to rączki nie można było podnieść, tak? Co? Jeszcze 2 miesiące temu to ty ręki nie podnosiłaś, mama. A teraz jak fryga. Przekażcie sobie znak pokoju. Zobaczmy, jaki rozdźwięk jest między tym, tą posługą, którą mamy u chorych i tym światem, z którym się spotkamy u chorych. Najważniejsza jest radość. Święty Paweł w liście do Hebrajczyków pisze: patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. Bo wiara potrzebuje również, tak jak w ogóle życie ludzkie, wspólnoty. Wspólnotą tą kieruje w sposób niewidzialny Duch Święty. Ale on te dary swoje daje przez Kościół. Jak pani zobaczy mojego syna... Kogo zawołać? Powiedzi, żeby przyszedł. Co tam, mamo? Co się dzieje? No, już jesteśmy po najgorszym. No wiem. Wiesz? Wiem. Codziennie jesteśmy po najgorszym. Żebyś wiedział. Czyli coraz mniej najgorszego. Co? Coraz mniej tego najgorszego, mamo. No ale wiesz, jeszcze jest. Jeszcze jest, nie wiem jak na długo, bo tego nikt ci nie powie, jak to jest. Mamo, w każdym bądź razie do przodu. I to dzięki pani i innym paniom, które się zajmują. No, nie jest tak źle. Dziękujemy bardzo i zapraszamy za tydzień regulamin i już taki końcowy wykład tej części, bo kończymy drugi moduł, potem już tylko test. I przypominam, bo już po teście i po zakończeniu drugiego modułu część z Państwa będzie mogła podpisać porozumienie o wolontariacie akcyjnym bądź wspierającym, także już. Będzie można włączyć się w nasze szeregi, do czego bardzo zapraszam. No właśnie, Marta nie przyszła. Coś jest, moment człowieka oświeci, nie? Bo właśnie się tak dziwię, młoda jesteś, nie? A taka poważna. Czasem poważę, czasem nie. Ale nie, nawet pani przecież Magda mówiła tak, że ten powód jednak nie jest od początku taki jasny, tak? Dlaczego przyszliśmy. No i w moim przypadku to się zgadza. No u mnie też tak, no ja sobie tam tłumaczę różne, chociaż no interesowałam się kiedyś wcześniej takimi rzeczami też, ale nigdy nie było czasu, tak? No, rodzina, dzieci, takie, to można... Lepiej spożytkować. Spróbować, no mówię, no tak. Jak nam się uda. Życie zweryfikuje. No.